Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 23 czerwca. Rozpoczyna się drugi sezon oficjalnie. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejne cele obławy. Szerszeń to nasz główny cel, natomiast jeszcze mamy pokonać tutaj po drodze Termita, Lunę, Tytana i Łowcę. Okej, sezon się rozpoczyna. Mamy kolejne aktywności do wykonania. Tutaj mamy po lewej stronie aktualne cele. Północny Waszyngton i operacja w odległych miejscach. Ukończ wszystkie aktywności, aby oczyścić nazwane strefy i oznaczyć cel. Spoko, spoko. Chyba cel będzie się znajdował na terenie Camp White Oak. Ten główny nasz cel to niezła. Nie. No, ta morda potrafi przestraszyć, przyznam. No. Okej. Okay. Zabieramy się do pracy. Czy przy okazji tutaj nakarmimy naszego oficera? Tydzień temu miała miejsce aktualizacja 10. Mówię o tym, bo też pojawił się nowy projekt, cotygodniowa rekwizycja SHD, który po wykonaniu tego projektu otrzymujemy zasobnik egzotyczny, jest to warte uwagi. Ja tu już trochę oddałem tych materiałów, które miałem akurat, jeszcze woda mi została, a to w międzyczasie. Także polecam robić też te tygodniowe projekty, bo warto. Okej, dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy na mapce. Siedzibę banku. Damy na heroicznym. Cześć Januszu. Mam pytanko, bo wczoraj kumpel zadał mi pytanie i ząk nie znałem odpowiedzi. No dawaj, dawaj. Jak będę wiedział, to pomogę. Another agent is now in your group. An agent has disconnected. Tam, co są zapisane sety, jest napisane, że w użyciu NP5 i na każdym inaczej pisze. Teraz zobaczę, jak to u mnie jest. Chodzi ci o komplety, rozumiem, tak? O to ci chodzi? Chodzi ci o broń... tą specjalistyczną? Tak, bo do kompletu zapisuje się również specjalizacja, którą masz aktualnie aktywną, więc jeżeli chcesz zmienić, to musisz się udać do... musisz się udać do bazy operacyjnej i tam zmienić specjalizację. I dopiero zapisać sobie w komplecie i wtedy ona będzie już zapisana w tym komplecie. Mi tu drżeria. Specjalizacja zmienia się w bazie operacyjnej. Tam jak wchodzisz do Białego Domu, to po lewej stronie jest gościu. No i tak, jak sobie zmienisz, to zapisz sobie na tym komplecie zapisz sobie stan kompletu, czyli nadpisz komplet. Znowu specjalizację już tam będziesz miał. Rozpoczynamy siedzibę banku, poziom heroiczny. Jest to misja pod obławą. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów. Będą ciekawe przygody. Daj się wdarł, patrzcie. Szmaciarz. Zobacz, że wejdziesz na zapisany komplet i tam masz właśnie za każdym komplecie zapisane w użyciu.
Czekaj, zajrzę, bo chyba się nie do końca zrozumieliśmy. W użyciu. Gdzie to jest napisane, że w użyciu? O tutaj, tak? Oto 5.13, 0.13. O tym mówisz. Wiesz, chyba chodzi o to, że... To jest złe tłumaczenie. Przypuszczam, że chodzi o to, że... Chodzi pewnie o liczbę tych elementów, które tutaj są. Bo patrz, tutaj mam brakujące elementy, jakieś 3. Tu mam... Chyba chodzi o to, czy to masz przy sobie, czy to masz w plecaku, w skrzyni? Trzeba byłoby to rozkminić, a teraz troszkę... Nie mam czasu, robię misję, sorki. Ale chyba w tym kierunku trzeba iść, sprawdzić, czy po prostu... Być może na przykład coś wyrzuciłeś albo coś i być może to w związku z tym jest tak, że... Że to oznacza. Trzeba byłoby zobaczyć, co to, jak po angielsku jest w oryginale, co tam jest napisane. Wtedy będzie jaśniejsza sytuacja. Przypuszczam, że to zakłopotanie troszeczkę wprowadza te tłumaczenie błędne. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś błąd w tłumaczeniu. Bo to nie pierwszy raz, że jakieś tam tłumaczenie jest nie do końca adekwatne do tego, co to ma znaczyć. Tak, bo komplet, wiesz, może być zapisany, a część przedmiotów możesz mieć albo w skrzyni, albo wyrzucić możesz też na przykład, tak dalej. I to może to o to tu chodzi. Szczerze mówiąc, to jakoś tak nigdy na to nie zwróciłem uwagi. No, trzymaj się, dzięki. Okej, pierwsza fala za nami. Lecimy dalej. Jedzie tu coś. No, proszę państwa, co tutaj się dzieje? Dużo. That key card is the one we were looking for. O kurde, jeszcze tutaj jest badziewiarz. Wonder what that unlocks. Keep an eye out. A jak tam u was pogoda? Bo mnie ostatnio to tak deszczowo. Dzisiaj cały dzień już pada. A jak nie pada, to... upały. Ale ja przyznam, że ja taką lubię pogodę, no. Upały i burze, to jest tak powinno być w lecie. Tamtego roku to lato było kiepskie, jak dla mnie. Upałów to było tam ze 2-3 tygodnie raptem. I koniec. Liczę, że w tym roku będzie więcej atrakcji. A za tydzień nowy rajd.
dla wszystkich niedoinformowanych, taka informacja. Za tydzień, we wtorek, rozpoczyna się... nic się nie rozpoczyna, po prostu pojawi się nowy rajd. Więc przyjemnie. Stalowy ogier, czy coś takiego? Cześć BMW. Były upały i wciąż ciepło, ale od dwóch dni pada w Irlandii. Aha, spoko. To w Polsce podobnie u mnie. Też upały i też i pada. A dzisiaj to naprawdę od samego rana. Cześć Czerwony, witaj. Masz ochotę dołączyć po tej misji, to zapraszam. To zamknięte teraz. A, i ruszyła u ciebie w dywizja w końcu? No, to dobrze. A wiadomo, coś konkretnego zrobiłeś? Czy jak? Co się stało? Holy shit. They pulled the president out of the wreckage. Agent, you've got a new assignment. Find out where the president is being held and get him back. Sync Isaac with the bank security system. There should be a data center near the vault. Jak tutaj rozegramy, to tutaj przy wejściu. Całkiem przyjemnie jest, przyznam. Dobra, to ja biegnę na górę, otwieram, a wy tam się... zbierzcie. Tak mnie nie słyszał, ale... Beginning search query. Kurde! Okej, okay, dobra, rozumiem, że się nie, widzę, że się nie zrozumieliśmy za bardzo. Systemowy problem był, jednak pamięć RAM dawała w dupę i gra wtedy się nie uruchamiała. Aha, aha. Tak, pamiętam to. Co wtedy powiedziałem, żebyś zmienił na Windowsa 10. Czy coś takiego. Ale systemowy problem, czyli jak? Ale jak to rozwiązałeś? No, zmieniłeś RAM, czy co? No. Czy to nie, ale nie, to problem z RAM-em nie był, tylko z coś z systemem, tak? Agent Final Signs, zero. Idą kolejni. Proszę nie spoczywać. Okej, wszyscy. Searching for a way out of the vault. Zero matches. Piece of shit wristwatch. Okay, let me see. You can punch through the west wall. There's a maintenance tunnel running alongside your position. It's a long shot, but it's the only one we got.
Isaac, plot a path to the president's location. Highlighting most expedient route. Son of a bitch, it actually worked. Thanks, Isaac. Tego, ale czekaj, powiedz, co zrobiłeś? Co zrobiłeś, że śmiga? Co się zmieniło? Zacząłem kombinować z ramem, tak? Zostawiłem jedną kość ram i gra ruszyła. Aha. I później dwa ruszyła. Czy cztery kości już nie. Aha, ciekawe. Ale pewnie stawiam, że nie były ze sobą kompatybilne. Czy w sensie, że każda z innej parafii kości. Dla wszystkich zainteresowanych u mnie bez zmian, jeśli chodzi o set, True Patriot. Dobrze mi się z tym gra, więc na razie nie zmieniam. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dwie inne. Aha, no widzisz. No to ciekawe, że gra aż tak, w taki sposób się sypała przez to. Ale fajnie, że udało się w końcu ogarnąć temat. Okej, udało się. Bez większych problemów. Zobaczymy, jak końcówka potrafi dać w kość.
to za dźwięk się skończył. Sorki, zatem przestój, musiałem coś sprawdzić. Ta końcówka nie jest tak trudna jak w przypadku inwazji. Na inwazji to jest naprawdę śmierć. Mówię o poziomie heroicznym. O, proszę państwa, oficjalnie drugi poziom, jeśli chodzi o sezon. Wspaniała informacja! Poprawiła mi humor. A ty szmulo, ty. Jedzie. Idzie. Chaos na ekranie, ale tak ma być. To znaczy, że jest akcja, że coś tam się dzieje. To nie są szachy. Ja z kolei to lubię grać w drużynie jednak. Solo to zazwyczaj gram, jak przechodzę fabułę pierwszy raz, to wtedy solo. Ale tak oto w drużynie dużo przyjemniej mi się gra. Ale wiadomo, każdy ma tam inne tematy. Ktoś tu wzywa pomocy. A dobra, to jestem tu już. Tutaj coś się zbliża. I to nie jest ksiądz proboszcz. Pierwsze sukcesy, drugi sezon, oficjalnie. Zaraz, to już trzeci. Jak ten czas leci. Zobaczmy, co to tam wpadło. Bo to są. Generalnie te pojawiły się chyba dwa albo jeden nowy zestaw brandowy. Właśnie widzę Walker Harris. To jest jeden z tych nowszych.
Pojawiły się też nowe, jeden albo dwa zestawy wyposażenia. Kolejny Walker. Patrzcie, mam trzy maski Kojota. No bogato, co? Okej, lecę ja do kryjówki, sprzedam graty i lecimy dalej. Jak chcesz BMW dołączyć, to zapraszam. Mam miejsce w drużynie. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie. Proszę dołączać do mnie. Te 30 sekund jeszcze jest. Dajcie znać na czacie, czy to poczekam jak coś. I tu się przypominam, że dodatek obowiązkowy. U mnie cały czas pada. Nie wiem, czy słychać to, jak deszcz uderza o szyby. Okej. Kolejny nasz cel. Jeszcze polowania mamy chyba, nie? Nie, tutaj widzę, z tego co widzę, to jednak nasz cel główny nie będzie na Camp White Oak. Będzie pewnie polowanie standardowe. Teraz nie, bo obiad i dzieci na karku. Aha, spoko, spoko. Nie, no to słuchaj, jeżeli to nie ma znaczenia, że ktoś jakie ma doświadczenie w grze, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby być mniej więcej na podobnym poziomie doświadczenia, w sensie, żeby mieć ten 40, bo jest na 40 poziomie po dodatku. I to tyle wystarczy, nie? I jest spoko. No dobra, to robimy kolejną misję. To może bozowisko White Oak. Heroiku spróbujemy. Cześć Piotr, cześć, witaj. Właśnie robię obławę w związku z dzisiaj rozpoczętym drugim sezonem. Przede mną misja Camp White Oak. Been tracking a new rogue agent cell. They seem determined to pick up where Keener left. Czego nie widziałem? We've identified five rogue agents responsible for attacks on civilian safe houses using Keener's Eclipse virus. Their leader is Carter LaRue, call sign Hornet, one of Keener's army buddies. He's had run-ins with division agents before and seems like a true believer. The only thing worse than Keener's bullshit are the people that buy it. Lori Baker, call sign Termite, former field surgeon. After the quarantine, she murdered a group of infected patients inside a Sarah hospital. She believes eradicating the weak is the only way to gain control. Tegan Silver, call sign Luna. She was working with the State Department when the first wave was activated. We believe she's responsible for leaking critical intel to Keener. Elijah Lee, call sign Huntsman, former bomb disposal unit turned division recruiter. He's the genius who signed on Keener and LaRue. He's eager to prove himself as Keener's successor. Jason Barnes, call sign Titan, former wildland smoke jumper, activated during the second wave.
Don't underestimate him. He's an eco-terrorist determined to wipe out humanity. These rogue agents were Keener's most loyal followers. Tracking them won't be easy. They're armed with the Eclipse virus, so don't forget your mask. Okej. No troszeczkę się dowiedzieliśmy. Mamy nakreślone postaci naszych zbuntowanych agentów w tej obławie. Czego to jest normalne? Kto mi to powie? Kto mi to wyjaśni? Another agent has joined your group. Tak, tak, bo generalnie granie na takim poziomie, że ja na przykład jestem na 40 poziomie, a ty na nie wiem, na 10, to trochę się mija z celem, bo mimo, że gra trochę skaluje jednak grę, poziom przeciwników i tak dalej, to czuje się tą różnicę, nie? Ty masz trudniej, ja mam trochę łatwiej i to tak mniejsza zabawa jest. Piotr pisze, na razie u mnie misja bank z hienami, jeszcze obławę zdążę zrobić. No, spoko, spoko. Ja właśnie teraz robiłem misję bank. Tak, właśnie to miałem przed chwilką, dosłownie. Another agent is now in your group. Inwazję jeszcze muszę zrobić. Ja jeszcze też inwazji nie robiłem, bo dzisiaj się rozpoczęła. Ale to masz rację, tak. No, znaczy to też, inwazja też tydzień trwa, więc spoko. Dobra, lecimy, proszę państwa. Obozowisko White Oak, poziom heroiczny. Intercepting enemy communications. Multiple hostiles on the main road. Approaching the bridge. Copy that. You are clear to intercede. Aha, czyli to jest ta misja w wersji nie pod inwazją. Unit 2, what's your status? Unit 2, do you copy? Black Tusk must have set charges on the bridge. They weren't taking chances. We've got to press on. You're headed for a small damage. Co to za czerwone ślady na ziemi? No ważne, żeby grać też w swoim tempie, bo to też jest ważne. Nie spieszyć się. Nie power levelować. Ja nie jestem zwolennikiem tego. No to zabija całą frajdę z gry. Bardziej są, przyznam. A ty jesteś na 4. poziomie SHD, Piotr. Spoko. To znaczy, że niedawno rozpocząłeś dodatek. Skończyłeś w zasadzie. Ale to znaczy, że jesteś na 40 poziomie i to wystarczy już. Poziom SHD to już jest 40 poziom, więc... Więc wszystko idzie tak jak trzeba. Do przodu. Co to są te czerwone ślady? Nie do końca. Pierwszy raz to widzę. This is JTF Unit 1 Leader. We're starting our push towards the helipad. Tutaj nie byłem w tym miejscu. Godspeed. Intercepting Black Tusk communications. Engaging a large group of hostiles at the northwestern perimeter. They're going for the helipad. Get in front of them and fuck up their day. Ghostlight, we need immediate extraction. Ghostlight, on move. ETA, 20 mics. Mamy chyba impuls. A chyba jednak nie. Ulala, fajnie. You're not dead yet.
No to się nastrzelał ten zbrojny. No. No bo ja mu tutaj umiejętnie zestrzeliłem tam z plecaka zbiornik z amunicją czy tam z czymś. I musiał załadować od nowa. Także się nie nastrzelał. Widzicie, no to jakiś czas takie czerwone punkty na podłodze. Ktoś musi mieć jakiś ciekawy, dziwny talent, który albo... O! Co to jest? Chyba, że po prostu błąd. Prozaiczna sytuacja. Też możliwe. Widzicie, takie czerwonego dużo jest, nie? Nie wiem. On co się mituje chyba, major. O, znowu. Unit 1 leader, have you reached the objective? Have it in sight. We're encountering heavy resistance. Are you going to be able to lock down that helipad? We're working on it. No tydzień temu była aktualizacja 10, więc troszeczkę pozmieniali też w zachowaniu NPC-ów. Ale z radością informuję, że pograłem trochę od tego czasu i stwierdzam, że heroiki dalej są trudne, wymagające, więc nie ułatwili tak, jak się bałem, że będzie. Jest dalej trudno, więc spoko. To najgorsza rzecz, która może spotkać grę, jeżeli będzie zbyt łatwa, to wtedy nie będzie wyzwania żadnego, nie? Tutaj jest chatka ze skarbami. On chyba jakieś ma pole rażenia, ten gość. I ten, kto się znajdzie w tym polu, chyba jest podpalany. Z tego, co widzę. Interesujące. A może to jest... ten zestaw... Nie pamiętam nazwy, ale... Widzicie, w promieniu tego gościa jest taki promień. On chyba zbiera amunicję. Jest taki set. To w tym promieniu zbiera amunicję chyba i wszystkie takie rzeczy typu apteczki. Jak przeładowuje broń, to chyba takie coś się dzieje. A elegancko podpala, patrzcie. Podoba mi się to. Nie wiem, jak on to robi, ale robi to nieźle. Czego śmieje się uczepił, człowieku? Cześć Mateusz, witam. Były emocje, przyznam. Z tyłu robot, z przodu grubol.
Troszeczkę na ślepo, przyznam. Sprawdzałem tydzień temu, to była promocja na dodatek, jeżeli ktoś jest zainteresowany, 25% taniej. Była cena chyba coś koło 90 zł. Sprawdźcie na Ubi Store. Normalna cena 119 zł. Promocja była na właśnie chyba 90, więc polecam. Ktoś się zastanawiał. Chyba zaraz wyjdzie z tego kontenera kolejnych jego mościów. Już naszykuję tutaj ponczusia. No, panowie, bo mi się już ten granat grzeje w ręku. Proszę państwa, zbuntowani agenci! Dobra, to ja sobie zmienię tak, broń, no wezmę sobie Bullet Kinga. Tutaj jeszcze nie spotkałem agentów. Będzie ciężko, coś czuję. Trzeba się cofać. Nie wiem, dlaczego kolega ten major tam pobiegł. Chyba ich striggerować. No. No tak, ale trzeba ich z tego, striggerować, żeby wyszli. Okej, wyszli. Okej, zbuntowani agenci. To są naprawdę ciężcy przeciwnicy. Dla kogoś, kto się nie orientuje. Chyba najtrudniejsi. Dysponują wszystkimi skillami, które my również możemy dysponować. Leczą się, skaczą, a nawet strzelają. Fajansiarz. Rogue, airburst, seeker mine detected. Rogue, mender, seeker mine detected. Dobra, ty tu jesteś, sieć tam, nikomu nie przeszkadzasz, sieć se tam. Tutaj jest fajny przesmyk, oni tutaj muszą tędy przejść, inaczej do nas się nie dobiorą. No, będą wysyłać oczywiście drony i wszystkie inne dziwne rzeczy. O kurde, przybiegł tu jednak.
assistance. Agent down. Zabije mnie. Kurde. No gdybym się nie wycofał, to bym nie miał. No, pierwszy sezon raczej nie zostanie wznowiony. To już nie ma takiej opcji w ogóle. Natomiast... A co byś chciał mieć z tego pierwszego sezonu? An agent needs assistance. Jeżeli skilla, to podejrzewam, że będzie możliwość. Tam czerwony leży, no niestety czerwony. Kiepskie miejsce sobie wybrałeś. Za bardzo widzę, gdzie on jest. Kurde! Leżą! No niestety. Nas tutaj już obskoczyli, widzę to. Uciekam. Ze zmontowanymi agentami tak jest, to nie ma co na tego, naciskać, to trzeba uciekać, trzeba chować się. Ja nawet nie widzę, co się dzieje z moim ciałem teraz. Dobra. Tu się bardziej trzeba przy nich cofać niż nacierać, to nie ma sensu. Niestety we trzech będzie bardzo trudno już teraz. Tu jest dobre miejsce, ten przesmyk, o ile dobiegnę. Tu jest dobre miejsce. Dobra, coś leci. Tak czułem. Kolejny granat. Nie, to nie był granat, to był jakiś pocisk. Tu jeden zmutowany już, kurde! Tylko, że najgorzej, że oni się leczą, wiecie? I to nie jest tak o. Oj. Ty, wbił! No skurczy byk! Agent down. Mają nas, to już po nas, już po nas. Już nas obkrążyli. Dobra. No szkoda, że na początku straciliśmy jednego agenta. Patrzcie, na działko wszedł, skurczybyk, no. Nie wiem, czy się ruszyć stąd, czy... Nie, nie ma sensu, trzeba gdzieś tu. Dobra, po nas. Agent final signs, zero. To było do przejścia, ale początek nie był za dobry. Załatwili nas. No niestety, nie udało się tym razem. Uciekli. Ale my kontynuujemy misję. We're pinned down, taking heavy losses.
is the helipad locked down? Negative! We can't break through! Shit. We can't let Ellis get away. Bimu już pod... tak. Podobno coś na temat było bomby przylepnej przez MP. Tak, jeden ze skilli. Czekaj, ja sprawdzę, bo ja... Bo on dochodzi do puli tej, tych umiejętności, nie? Chyba jeden z tych, już nie pamiętam szczerze mówiąc. Ty, tam jeden z naszych jest? Co on tam robi? O, w mordę. Kurde, oni są wszędzie. Za bardzo się rozproszyliśmy tym razem znowu. Kolejny błąd. Tutaj badziewiarz jeden jest. Trzeba tam się cofnąć do niego. Co jak on tutaj polast? Po co człowieku ty tutaj? No muszę przyznać, że troszeczkę jakby niezgrani jesteśmy, to ewidentnie. Każdy idzie w swoją stronę, to niedobrze, to jest bardzo niedobrze. Tak się kończą nieudane misje. Teraz major leży. Może z poziomu heroicznego? No to na pewno też, tak. Są na pewno inteligentniejsi, bardziej taktycznie podchodzą do walki. Tutaj ktoś jest, no jeszcze na dodatek. An agent needs assistance. Powinniśmy tutaj jakiś taki przynajmniej szyk trzymać w miarę blisko siebie, bo to... Ktoś padnie, jest daleko, to nawet nie ma jak go podnieść, nie? To jest też duży problem.
Ghostlight, where are you, buddy? On approach. Couple of lights out. Okej. Okay. Lecimy dalej. Nie, on musi emitować ten taki promień chyba po prostu co jakiś czas. Bo widzę, że on nie musi przeładowywać, żeby... O, znowu mu się nie przeładowywał, rzucał przecież jakiś skill. Nie pamiętam nazwy tego setu. Elegancko podpala tych przeciwników. Fajne to jest. Ajajajajaj. Już myślałem, że kurde, uda mi się zestrzelić ten granat, ale... No, człowiek wiedział, że tak się nie uda, ale no, łudził się. To się zdarza raz na 100. Taka sytuacja, że się granat uda zestrzelić. Lepiej odskoczyć. Ale tutaj sieczka jest mała, a nawet duża. Chuj! Uciekam stąd. Się podleczę. No. Nie jest łatwo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idziesz na heroiczny, to się liczysz z tym, że możesz nie ukończyć tej misji. I o to chodzi.
This is Ghost Light. Stand by, LZ. We're almost to you. You should have eyes on us in a minute here. We see you. We're gonna lose him. Tam jakieś prezenty. Upsi. To by powinno być jakiś ten osłony. Fajnie by się stąd strzelało. No i czwarty poziom sezonowy. A to dopiero druga misja moja? Więc szybko idzie, co? No ale na wyższych poziomach trudności to jest, nie oszukujmy się. Dużo więcej expa. Patrzcie. Piotr pisze, że ja już piąty poziom SHD. No to jesteś lepszy ode mnie. Nice. A nie, czekaj, SHD ty mówisz. Nie, bo ja mam 535. To troszkę jest różnicy. Ale progres widzę jest. Ja mam czwarty poziom sezonowy. Ale 535 SHD. Major znowu śleży, no. Tak daleko. No patrzcie, jaki to problem stwarza dla drużyny. Ktoś, kto umiera tak daleko, to zanim się do niego przedrzemy, to padniemy. No, tak nie można. Trzeba też grać na drużynę, nie tylko na siebie. Tego spróbuję podnieść. Pozbieram swoje prezenty. Ojejku, gdzie on polasł? Gdzie ja to? A nie, to nie da się go podnieść nawet. Na środku. Leży na środku. No już, kolego, poczekasz. Aż powybijamy tą zarazę. A to Piotr, kupiłeś sobie dodatek teraz gdzieś niedawno, czy jak to? Sytuacja u ciebie? Że masz, dopiero ukończyłeś? Czy po prostu tak grasz? Rzadko. No dobra, tutaj to może być kosa. No chciałem się kolega wykazać, no właśnie, no na tym polega problem czasami. Medyka, kto bić trzeba. Przecież to nie był medyk. Ale postawił punkt medyczny. A może medycy są w ogóle oznaczeni? Kiedyś byli, na pewno. Kurde.
Będzie strzelał do mnie. No i kto był lepszy? Ja byłem, haha. Kosa to jest od 20 minut. No jest, jest, to prawda. No jak byli agenci zbuntowani, było fajnie, tylko kurde szkoda, że przerypaliśmy to, bo to było do przejścia. Bo już nieraz udawało mi się zbuntowanych pokonać. To nie jest tak, że się nie da. Da się, da się. Tylko trzeba się trzymać. Razem. Nie biec na pałę. No i wycofywać. Jeżeli widzisz, że agresywni są agenci. Ja tu się nie przytulę? Nie, nie ma takiej opcji. Ujajaj. Czy byku ty? No jak to to tak? Agent incapacitated. No ty mnie nie słucha, no właśnie, ja do nich mówię, oni nie słuchają. Dobra, leżę. Ale jestem w dobrym miejscu. Nie na środku. Leci granat, chyba coś czuję. Dobra, zmieniam miejscówkę. Spalona chyba. An agent needs assistance. Zielony, no. Idę go tutaj. Utemperuję gościa. To był ktoś, czym się wydawało? Wydawało mi się. Tu się nie przytula. Cześć, Wasyl. Widzę, że zacząłeś sezon, ja niedługo wbijam. Spoko, spoko. No, zacząłem. Druga misja. I czwarty poziom sezonowy. Jest i Galveston. Jak się leczy, no. A nie, podnosi gościa. Tylko Galveston jest oznaczony jako medyk, tak. No. Dobra. Kurde, u mnie dalej pada. Chyba dzisiaj cały dzień będzie padać. Dobra, to lecimy, kolejne rzeczy robimy. Jak wrażenia? Coś nowego, bo nawet nie miałem czasu czytać. Szczerze mówiąc, to nic na razie. Nowi agenci zbuntowani, znaczy w sensie nowe cele, obławy i tyle na razie. Nie wiem, czy czytałeś o... ma być nowy... ten, nowy... global event. Nazywa się Hollywood. Będzie za tydzień, a nie, za dwa tygodnie, tydzień, sześć dni.
To w ogóle są całe wszystkie cele, jeśli chodzi o ten drugi sezon. Mamy odwrócenie biegunów, to co było. Reanimacja była. Strażnicy byli. No i ten. Jedyna nowość, która jest, to taka tak naprawdę Hollywood. Wrogie frakcje rozstawiły instalacje kuloodporne. Możesz je zniszczyć materiałami wybuchowymi, impulsami EMP lub amunicją od broni specjalistycznej. To jest nowość. Przypuszczam, że będą mieli tarcze jakieś ze sobą przeciwnicy, które po prostu będą rozstawiać i tyle. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Zobaczymy za 2 tygodnie. Ja już mam 5. poziom. Patrzcie, to już nagrody są zebrane jakieś. Ten dół to jest chyba przez przepustkę, tak, drugą. Oni coś tam mówili w międzyczasie, że te przepustki nie można kupić jeszcze? Coś takiego. Nie wiem, czy to naprawili ostatecznie. 1000 kosztuje. A ta przepustka na drugi sezon daje tylko tą drugą ścieżkę nagród, tą dolną, nie? Tak więc w zasadzie tyle, nie zmienia to gry całkowicie. Sprzedajemy go. A patrzcie, jaka ma ikonkę dziwną. Jakiś talent. Nic do biblioteki nie ma, także sprzedajemy graty. Good to see you. A wiem też, że troszeczkę poprawili Strikera, zestaw wyposażenia. Że zmienili to, że niecelny strzał nie będzie pożerał tam, nie wiem, chyba było 3 staków, tylko 2. Ewentualnie nie 2, tylko 1. Już teraz nie pamiętam, nie znam tego na pamięć. Witam serdecznie, Multigofer. Pozdrowienia z Warszawy od Kamila i Ani. Bardzo dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was również. Dziękuję za miłe słowa. Jak tam u was pogoda? Bo tutaj u mnie deszczowo cały dzień. Od rana. Dobra, wszystko sprzedajemy, nie ma co tutaj marudzić. Wiesz, że teraz Lady Death leci, idzie wdropić na DZ? Wiesz co, mam Lady Death właśnie, zdobyłem w Nowym Jorku z bossa, z Adama i Ewy. Tak jak mówiłeś zresztą. Oni mi gdzieś tam wyskoczyli gdzieś na środku mapy. Gdzie to jest? Zaraz pokażę mojego... Pani Śmierć. Bardzo dobre role mi wyskoczyły, patrzcie. No tutaj oczywiście te obrażenia mogą być większe troszeczkę, ale szansa na krytyka, obrażenia niezłe, świetne uszkodzenie pancerza. Naprawdę fajna rzecz. Może ją założę nawet. Dla wszystkich, którzy się nie orientują, jaki talent ma Pani Śmierć, to jest tak, że generalnie w uproszczeniu dużym biegasz, masz większe obrażenia. A dosłownie talent głosi tak. W trakcie marszu zyskujesz 4 poziomy kumulacji na sekundę, a w trakcie biegu 8 poziomów kumulacji. Maksymalna kumulacja 32. Każdy wystrzelony pocisk pochłania kumulację, zwiększając obrażenie o 75%. Zabójstwa zapewniają plus 20% szybkości ruchu na 10 sekund. To jest taki typowy chyba pistolet maszynowy na konflikt PvP. Biegasz, zabijasz, zwiększasz to tempo swoje, znaczy biegu. Jesteś szybszy, no ciężej cię dorwać, nie? Na bliski dystans raczej, nie? Kiedy się widzimy, Ania zaprasza do siebie. A dziękuję za zaproszenie, nie wiem, trochę ciężko powiedzieć, kiedy się widzimy. Dobra, kolejny cel naszej obławy. Mamy do bunkier do zrobienia, może bunkier zrobimy? Czy zoo?
Bunkier może zróbmy. Zróbmy to na heroicznym. A, słonecznie u was jest. O! No to zazdro! Cześć, Outcast. Siemka, widzę, że zaczęło się nowy sezon. Ja wpadnę późno obczaić. Spoko, spoko. No właśnie, zacząłem, mam już piąty chyba nawet poziom sezonowy. Tak jest. Okej. Tutaj widzę, w Waszyngtonie również pada. Czyli taka pogoda w sumie jak u mnie za oknem. Another agent has joined your group. Okej, mamy kolejnego chętnego gracza. Już za chwilę bunkier. Poziom heroiczny. Misja w ramach obławy. Lecimy. Another agent is now in your group. We need to find out what happened to the team that went to try to repair the main shade node. The federal shelter should be beneath your current position. Find a way down there and proceed with caution. Nie wychodzą. Agent down. Ja, buddy. O ty wariatu. Uciekam stąd. Okej, kolejni wyskockują. Nie ma co, to nie są żarty. To tam nad nami jakaś burda. Słyszę odgłosy walki. No my się tutaj zgłębiamy w coraz to głębsze odmęty tego bunkra. Ulica jest nad nami tak naprawdę. Cześć, Marcin. Stayed on the island with us.
Tak, to jest misja z obławy, mhm. Siedziba banku była, przed chwilką robiłem, i robiłem też... obozowisko White Oak. Patrzcie na tych wariatów, co biegają. Jeśli kogoś interesują ciekawostki odnośnie gry, zapraszam na mojego Twittera. Link do niego znajdziecie w opisie, tam w zakładce informacje czy coś. I tam przekleiłem fajny filmik odnośnie deweloperów. Znaczy film od deweloperów The Division 2. Opowiadają o tym, jak pokazują, tak pokrótce, jak pracują w domach. Bo teraz, wiadomo, epidemia i deweloperzy pracują z domów i pokazują właśnie, i tam od każdy tam kilka zdań opowiada, no u mnie na Twitterze, ewentualnie na Twitterze napiszcie sobie Kadaw gra i powinno znaleźć mój kanał. Materiał ma chyba już tam ze 2 tygodnie, a dopiero widziałem chyba wczoraj czy przedwczoraj. Siemaneczko, D do S do R! Jak tam pogoda u ciebie? U mnie słońca nie widać. Deszczowo, pochmurnie dzisiaj. Cały dzień od rana pada, non-stop. Dosłownie non-stop pada dzisiaj. Ja właśnie wykonuję tutaj misję w ramach obławy. Rozpoczął się drugi sezon. W prawym górnym rogu masz tutaj na zielono piąteczkę. O, kolejny poziom sezonowy. Jak dobrze, że to mogłeś zobaczyć. Już 6. poziom mam. Jaka piękna sytuacja. Okej. Sieczka jest, przyznam. Na poziomach heroicznych zawsze jest sieczka. Taken out an entire squad in a fair fight. It's not possible. A dla tych wszyscy, co nie wiedzą, to główne studio twórców The Division mieści się w Szwecji. Więc oni taką śmieszną, głamaną angielszczyzną zawsze gadają. Śmiesznie się tego słucha zawsze. Massive Studio, tak się nazywa. Ja jestem w stanie na lampie postawić wieżyczkę. Chyba mi się kiedyś raz udało. A spróbuję tam postawić. Gdzieś są wrogowie tutaj na balkonach, się chowają skurczybyki.
detected. Great. You can use the computer to sync Isaac with their comm system. Hopefully we can get a 20 on our team. If they're in any shape to answer. Connection established. Hello? Can you hear me? This is Manny Ortega with the division. Manny, thank God. It's Maya. I'm all that's left on our team. We couldn't get the note back online. I salvaged some equipment that will get the White House note connected to the national network, but before I could get back, those crazy fucks showed up. You gotta get me out of here. Okej. Okay. Fajnie zrobili z tymi zbuntowanymi, że widać ich HP. A nie było wcześniej? Wydawało mi się, że było. Nie było tego? No co ty mówisz? Muszę się przyjrzeć. Znaczy, muszę się przyjrzeć starszym filmom. Nie założyłem tego, szczerze mówiąc. A grasz na konsoli czy na PC-cie? Bo to może być też różnica w odbiorze. O, młotkowy tu idzie. Bitch can't hide forever. Oh, kurde. An agent needs assistance.
Wiecie, ostatnio wpadłem na taką ciekawą teorię, znaczy sam ją wymyśliłem, nie żeby nie było. Bo tak się zastanawiałem, co będzie jak się skończy drugi rok, nie? I zacznie się trzeci rok. Bo jedynka miała wsparcie właśnie tak jakby, no, trzyletnie powiedzmy. Po tych trzech latach wyszła dwójka. I w zasadzie nowych rzeczy nie ma w jedynce. I tak sobie pomyślałem, że ta dwójka będzie miała albo... No, liczę na to, że będzie miała wsparcie dłuższe. To po pierwsze. A po drugie sobie pomyślałem, że... Być może na trzeci rok dadzą kolejny Season Pass. Tak jak analogicznie do pierwszego roku. Ale nie będzie on taki sam jak pierwszy, tylko będą dodatki. Tak jak w przypadku jedynki. Przy Season Passie z jedynki. Tak sobie myślałem o tym drapaczu chmur, który ma być. Być może to jest jeden z pierwszych dodatków. Do dwójki. Płatnych, nie? To, że oni ujawnili, że robią drapacz chmur, Skyscraper, to nie znaczy, że nie robią nic innego. Być może robią kolejne rzeczy też, kolejne dodatki, kolejny content. No ale oczywiście nie powiedzą nam o tym. Powiedzieli o drapaczu chmur, no bo musieli, bo były przecieki. No i ciekawie by było, nie? Jakby trzeci rok był na przykład za Season Passem i trzy dodatki typu właśnie Wieżowiec i jakieś dwa jeszcze inne. Sezony pewnie zostaną, tak myślę, na kolejny rok. Bo to jest taki... Pewnie je zapętlą. Ewentualnie raz na te 3 miesiące będą dorzucać nowy skill, nie? Jako nagroda za zabicie tego największego wroga. Analogicznie do tego, co mamy teraz. Skurczybyk, co on biega jak Benny Hill? Okej, do mnie biegnie. Chyba mu się nie spodobało, jak go nazwałem. Amunicji poszło na to. Zaraz tutaj coś jest? Patrzcie. Niby coś jest, ale nic ciekawego. Przepraszam się, kolego. To już końcówka misji jest. Tylko, że tutaj końcówka misji. To będzie siekiera. Chyba jedna z najbardziej wymagających końcówek tak naprawdę, jeśli chodzi o te misje fabularne wszystkie. Jest nasza Maya Walsh, którą mamy uratować. Zjechała, widzę, window, ale zablokowała od razu. Jakby się spodziewała jeszcze kogoś. I'm safe for now, but I don't think they're gonna stop coming after me.
I don't know what I did to make them so mad. You have to stop them. They're coming! It's not safe! Nadciągają wrogowie! Wylewają się niczym lukier spod tortu. Ta misja chyba mnie najwięcej sprawiła trudności, jak przechodziłem ją na fabularnym, pamiętam. Okej, mamy tutaj nieproszonego gościa. Chce się dostać, ale na szczęście mamy pancerną szybę. I chyba powinna go powstrzymać. W końcu to bunkier, prawda? Ja się muszę pochwalić, że lubiłem agentów. W jakim sensie lubiłeś agentów? Ja też ich lubię. Są mili, przyjemni. Nie sprawiają kłopotu na wymagającym ich heroiku. A pewnie ubiłeś. Ubiłeś pewnie. Nie, no to gratulacje, gratulacje. Ja też parę razy mi się udało. Ale dzisiaj miałem też przyjemność i się nie udało. Nie udało się. Tym razem na obozowisku White Oak. Chyba pierwszy raz ich tam spotkałem. Chociaż nie. Wcześniej też ich spotkałem na obozowisku, tylko że w innej lokacji. Dopiero teraz sobie przypomniałem. Pierwszym razem spotkałem ich tam na początku. Przed tym pierwszym laskiem jakby. A dzisiaj spotkałem ich... tak głębiej bardziej. No, tutaj coś nas tutaj napastuje. Uhuhu. Dobra, biegnie grubos. Z młotem. Dobra, wydostał się. Rzucam granat oślepiający. To go powinno na chwilę powstrzymać. Rzucam drugi. Ładnie zsynchronizowałem zrzuty. Pięknie. Tylko tutaj nas zachodzą, proszę państwa. Z lewej strony. Czy uda się powstrzymać? Nie jest łatwo. Dobra, leży. Ale kolejni atakują nas. Kolejny grubas. Proszę państwa. Sytuacja jest napięta. Ja się tutaj leczę. Nie wiem, czy mi się uda. Udało się coś tam.
Wycofam się troszeczkę tutaj, w tą stronę. Tego tutaj powstrzymam, jego mościa. Dobra, bomby mnie z tyłu wziął. Chyba opanowana sytuacja jest, ale były emocje przez chwilę. Dałem się grubasa postrzelać. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Nice. Dobra, udało się. Brawo. Ale widzicie? Było ostro, było. No dobrze. Lecimy do Białego Domu. Na zegarku godzina 16 wybiła. Ja chyba będę kończył na tą chwilę. Troszeczkę udało się progresu zrobić dzisiaj. Siódmy poziom sezonowy. Całkiem przyjemnie. No, przy dużych trudnościach to szybciej idzie. No, także co? No ja to będę kończył, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Także dzięki wam serdecznie, że byliście tutaj ze mną. Bardzo było mi miło. Miło się rozmawiało. Dzięki za dobre słowo i trzymanie kciuków. Mamy tutaj troszeczkę do rekalibracji, jeszcze do biblioteki, spoko, fajnie. No dobra. Także ja będę kończył, dzięki wam jeszcze raz, zapraszam na kolejne transmisje, jak nie subujecie, to bardzo będzie miło, jak dacie lajka, subskrypcję, zawsze to jakieś wsparcie. Także trzymajcie się, miłego popołudnia wam życzę, bardziej pogodnego niż u mnie deszcz i chmury. Także troszeczkę niezbyt kolorowo, ale będzie lepiej. Do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.